Dobry wieczór, szczęść Boże. Tak, to będzie moje spotkanie z matką Marceliną, tak jak siostra powiedziała, jak ją czuję, jak przeżywam, a ta przyjaźń nasza trwa już bez mało 20 lat, więc trochę razem przeżyłyśmy. Matka Marcelina ze swoją taką szczególną myślą wychowawczą, która jest realizowana w Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanych, jest postacią na tej niwie wychowawczej bardzo ważną. Można nawet powiedzieć, że wtedy, kiedy cała idea wychowania niepokalańskiego powstawała, było to jedyne, obok tego, co robili zmartwychwstańcy, na taką skalę dzieło powstające dla odrodzenia Polski. Tak uporządkowane, tak przemyślane i tak przygotowane do realizacji, z takim Bożym zamysłem i z takim bardzo konkretnym spojrzeniem na człowieka. Jest matka Marcelina mimo to ciągle osobą mało znaną, ale jej życie, nauki, które zostawiła, do dzisiaj mogą skłaniać do wielu refleksji, do refleksji na temat religijny, na temat moralny, na temat tej religijnej, moralnej tożsamości naszego narodu, nas Polaków. Mogą też służyć do takiego budowania. Bardzo wiele cennych wskazówek pozostawiła matka Marcelina i z tych wskazówek, z tego dorobku, który po niej został, jednocześnie można znaleźć bardzo wiele odpowiedzi, które były wtedy odpowiedziami na pytania, które się rodziły, ale które okazują się, że są odpowiedziami ponadczasowymi. Dzisiaj również, stawiając sobie pytania dotyczące wychowania, kształtowania młodego pokolenia, budowania tożsamości narodowej, też w tym, co matka pozostawiła po sobie, znajdziemy bardzo dużo znaków, sygnałów, wskazówek, które mogą nam pomóc w tym, do czego jesteśmy powołani. Jako rodzice, jako wychowawcy, nauczyciele, siostry w szczególny sposób, jako córki matki Marceliny. Może najpierw troszeczkę o jej życiu. Matka Marcelina Darowska z domu Kotowicz urodziła się 16 stycznia 1827 roku w Szulakach na terenie dzisiejszej Ukrainy. Urodziła się w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Były to tereny, które należały do wschodnich kresów przedrozbiorowej Polski. Po wcieleniu ich do Rosji obywatele polscy byli tam nagminnie rusyfikowani, a polskość starano się na wszelkie sposoby wykorzenić. Jednak w domu Kotowiczów duch polskości był bardzo silny, on nie wygasł. Nie ulegli państwo Kotowicz naciskom władzy. Ojciec Marceliny, Jan Kotowicz, był marszałkiem szlachty w guberni kijowskiej. Matka zaś, Maksymilia, zajmowała się wychowaniem licznej gromadki potomstwa, ponieważ Marcelina była piątym z kolei wśród siedmiorga rodzeństwa. Także była to rodzina wielodzietna. Fakt wzrastania w takich, a nie innych warunkach na pewno bardzo silnie odcisnął się na życiu Marceliny i na tym, jakie podejmowała decyzje. Od małego, patrząc na jej postawę, to było widać. Dom Kotowiczów był zawsze pełen miłości i była to nie tylko miłość i szacunek, który okazywali sobie nawzajem małżonkowie, ale była to też miłość okazywana, szacunek okazywany dzieciom i dzieci okazywały go rodzicom. A co za tym idzie, za tym przykładem dawanym przez rodziców, również była to miłość i szacunek między dziećmi, między rodzeństwem. Ale przykład szedł właśnie od rodziców. Pani Maksymilia bardzo zabiegała o to, aby dzieci były dobrze wychowane, aby znały elementarz, aby znały katechizm, również po francusku, sama tym językiem biegle władała i też kładła nacisk, żeby dzieci język francuski znały. Rodzice dużo mówili w domu o Polsce i tutaj to jest też bardzo ważna informacja, ponieważ są to czasy, kiedy Polski nie ma na mapie Europy.
kiedy próbuje się właśnie tego ducha polskiego również w Polakach wybić. Marcelina urodziła się w 1827 roku, a więc na 3 lata przed zrywem narodowo-niepodległościowym, przed powstaniem listopadowym. Moment, kiedy powstawało zgromadzenie, jest to moment znowuż na 3 lata przed kolejnym dużym zrywem, przed powstaniem styczniowym. Czyli ta atmosfera, która była w Polakach, w społeczeństwie walki o Polskę, o tą niezależność, suwerenność, niepodległość, ona nie była obca matce Marcelinie. Ona w tym wzrastała, ona to czuła od małego całą sobą. Stąd może tak bardzo też miłowała kraj, bo czuła, co to znaczy być tego kraju pozbawionym. Państwo Kotowiczowie uważali, że bardzo ważną sprawą jest wykształcenie dzieci. Niestety, ze względu na to, że polskie szkoły były zamknięte, musieli posyłać dzieci do rosyjskich szkół, do rosyjskich pensji, co wzbudzało duży sprzeciw w Marcelinie i, jak czytamy w źródłach, będąc kilkuletnim dzieckiem, miała powiedzieć bardzo stanowczo: ja moich córek na rosyjską pensję nie oddam. No i nie oddała. Gdy Marcelina miała 12 lat, rodzice wraz ze starszą siostrą Ludwiką posłali Marcelinę do Odessy. Była to pensja prowadzona przez Szwajcarkę i miała kosmopolityczny i wielowyznaniowy charakter. Marcelina, będąc najmłodszą wśród kilku Polek, które tam się uczyły, na każdym kroku broniła dobrego imienia i godności Polski. I tutaj zapewne większość z Państwa tą sytuację, ten przykład już słyszeliście, jak to Marcelina się zachowała, kiedy do szkoły przyjechał wizytator carski i tutaj właścicielka szkoły powiedziała dziewczynkom, jak się mają zachować, tak? Dygnąć, pocałować w rękę i po rosyjsku pięknie się przywitać. No i dziewczynki posłusznie wykonywały polecenie swojej pani nauczycielki, wychowawczyni. Natomiast Marcelina, owszem, dygnęła delikatnie, absolutnie w dłoni nie pocałowała i przywitała się po polsku. Więc to już w tej kilkunastoletniej dziewczynce było widać, co jest dla niej ważne, jaki jest system wartości, którym się kieruje, tak? Nie ulegać, nie dać się stłamsić, nie dać wybić w sobie, zabić w sobie tego, co jest jej tożsamością. Ona była Polką. Warto też przyjrzeć się, mówiąc o Marcelinie, religijnej edukacji, której była poddana. Dom rodzinny, tu musimy szczerze powiedzieć, nie był szczególnie religijny. Do wiary podchodzono bardziej jak do tradycji. Do takiej tradycji świątecznej, jak też tradycji narodowej. Bardziej niż do takiego głębokiego wyznania, że Bóg wszystkim przez wszystko do Boga, co stało się później kanwą całego systemu wychowawczego matki Marceliny. I to z czasem też bardzo mocno w Marcelinie pracowało. Serce Marceliny mimo to od najmłodszych lat odczuwało dziwny i niezrozumiały wtedy jeszcze poryw w kierunku Pana Boga. Na pensji w Odessie poznała ojca Anselma. To był dominikanin, który prowadził zajęcia z katechezy, z tą małą grupką katoliczek, które się tam uczyły. Nie miał on zdolności katechetycznych i spotkania z nim ograniczały się tak naprawdę do opowieści biblijnych, przeplatanych treściami legend. I bardzo często granice między tym, co wypływało z Biblii, a tym, co było zaciągnięte z podań, z legend, się zacierały. Jednak to, co Marcelina podkreślała w późniejszym czasie, był to człowiek bardzo świątobliwy i to bardzo pociągnęło Marcelinę. Jego właśnie postawa takiej religijności, autentyczności w relacji z Panem Bogiem. I w tym czasie też pojawiły się u tej kilkunastoletniej dziewczynki pierwsze myśli o życiu zakonnym. Nikt jednak wtedy nie brał ich poważnie, bo to było dziecko. Każdy to traktował właśnie jako taki nic nieznaczący poryw, zachwyt, nie wiem, ojcem, który ma katechezę.
kiedy Marcelina zaczęła coraz częściej mówić o życiu poświęconym Panu Bogu, napotkała się z bardzo zdecydowanym oporem ze strony rodziców, zwłaszcza ze strony ojca. Po powrocie z pensji, po zakończonej nauce, Marcelina stała się taką prawą ręką ojca w majątku. Zyskała ogromną sympatię chłopów, była dla nich powiernicą, była obrończynią przed surowym dziedzicem, przed ojcem. Lata spędzone właśnie na prowadzeniu wraz z ojcem gospodarstwa, majątku, płynęły, a Marcelina utwierdzała się w pragnieniu życia zakonnego. Ojciec, chcąc odwieść ją od tych pomysłów, podczas bardzo poważnej choroby, która było podejrzenie, że może zakończyć się nawet jego śmiercią, wymusił na niej przysięgę, że wyjdzie za mąż. Pozwolił jednak, żeby Marcelina sama sobie wybrała kandydata na męża. Marcelina przysięgła i oczywiście z danego słowa chciała się wywiązać. Wybór padł na Karola Darowskiego, a zaślubiny miały miejsce nie tak dawno, gdybyśmy chcieli rocznicę obchodzić, ponieważ miały miejsce w święto Aniołów Stróżów 2 października 1849 roku. W tym dniu Marcelina postanowiła zapomnieć słowa ja. Wchodziła na drogę związku małżeńskiego i wiedziała, że teraz powołanie, które będzie realizować, to jest wierność Bogu i wierność mężowi. Po latach wyznała, że ślub nie był dla niej tylko wypełnieniem woli ojca i wywiązaniem się z danej mu obietnicy, ale że było to realizowanie Bożej woli. I dzisiaj, z perspektywy czasu, te słowa matki Marceliny możemy rzeczywiście zrozumieć. Bo matka Marcelina zakładała zgromadzenie, w którym za cel postawiła sobie wychowanie kobiety jako przyszłej żony, matki, obywatelki kraju. Sama miała doświadczenie bycia żoną, bycia matką, a więc to, co przekazywała dziewczętom, które trafiły pod jej skrzydła do fundacji zakładanych pod koniec XIX wieku, to, co przekazywała młodym dziewczynom, które wstępowały do zgromadzenia i stawały się jej współsiostrami, to nie była teoria. To była praktyka, którą sama przeżyła, będąc żoną i matką. A więc rzeczywiście to wymuszenie małżeństwa było wypełnianiem się Bożej woli w jej życiu. To jest niesamowite, jak bardzo była dojrzała w tej relacji z Panem Bogiem, jaką musiała mieć też tą relację, skoro potrafiła odczytywać w taki sposób to, co się w jej życiu działo. Marcelina szczerze pokochała Karola. Zamieszkali w majątku męża, w Żerdziach, gdzie urodziło się dwoje ich dzieci. Starszy syn, Józef, i młodsza, Anna Karolina, nazywana przez wszystkich w rodzinie Karolcią. Szczęście małżeńskie jednak nie trwało długo. Wiosną 1852 roku umiera na tyfus Karol. W kilka miesięcy później również bardzo ciężko zachorowuje syn Józef, zachorowuje na błonnicę i ta choroba również się kończy śmiercią chłopca w styczniu 1853 roku. Te bolesne doświadczenia bardzo mocno odcisnęły się w Marcelinie, która podupadła na zdrowiu, bardzo zamknęła się w sobie. W zasadzie ukojenia szukała tylko w modlitwie. Dla poratowania zdrowia konieczny był wyjazd z Żerdzi czy też z domu rodzinnego, w którym przebywała na zmianę. Udała się na zachód Europy, przez Niemcy, przez Paryż trafiła do Rzymu. Podczas tej podróży poznała ojców zmartwychwstańców. I znowuż było to pewne zrządzenie losu, było to Boże prowadzenie. Zmartwychwstańcy byli, można powiedzieć, bliźniaczym zgromadzeniem dla niepokalanek. Powstali troszeczkę wcześniej, ale też za cel postawili sobie wychowanie młodego pokolenia, które odrodzi naszą ojczyznę. Wychowanie mężczyzn na ojców, obywateli Polski,
na tych, którzy będą walczyć o Polskę, ale też, którzy będą budować szczęśliwe rodziny, bo przez rodzinę może się odrodzić kraj. Matka Marcelina, dziewczęta, ojcowie zmartwychwstańcy, chłopcy. Więc mamy już pełnię, tak? I kobieta, i mężczyzna. To spotkanie ze zmartwychwstańcami było bardzo ważne w losach matki Marceliny i odcisnęło bardzo silne piętno. W Rzymie trafiła pod skrzydła ojca Hieronima Kajsiewicza, który poznał ją z Józefą Karską. Była to kobieta, która też myślała o życiu zakonnym, która myślała o założeniu zgromadzenia żeńskiego, które miało właśnie służyć Polsce. Będąc pod duchową opieką ojca Hieronima, obie panie rozeznawały swoją dalszą drogę życiową. Marcelina wiedziała już, że jej droga, jej życie będzie oddane Panu Bogu. Trzeba było tylko uregulować wszystkie sprawy rodzinne, zabezpieczyć losy Karolci. W 1854 roku złożyła prywatne śluby czystości i posłuszeństwa. Niedługo potem musiała jednak wracać w rodzinne strony, gdzie była Karolina, gdzie byli schorowani rodzice. Pobyt w Żerdziach trwał 3 lata. Był to taki czas intensywnej pracy nad sobą, też walki z pokusami, które z wielu stron ją atakowały. Był to czas, kiedy ojciec próbował znaleźć kolejnego męża, bo przecież wdowa z dzieckiem nie może być sama, a nie wyobrażał sobie innego życia swojej córki jak w małżeństwie. Był to też czas listownego kontaktu z ojcem Hieronimem. W związku ze złym stanem zdrowia Karolci, Marcelina wyjechała z córką, po tych 3 latach wyjechała z córką na zachód dla poratowania, na kurację, trafiła do Nicei. W tym czasie w Nicei przebywał ojciec Piotr Semenenko, który już był poinformowany przez ojca Kajsiewicza o przyjeździe Marceliny i wziął ją pod swoje skrzydła, stał się jej opiekunem duchowym na ten czas. Po pewnym czasie Marcelina znowu wraca na Ukrainę. Jest to taki też moment, kiedy bardzo podupadli na zdrowiu rodzice. W tym samym czasie umiera w Rzymie Józefa Karska, która jest już, jest to rok 1860, która jest matką generalną dopiero co zrodzonego zgromadzenia. Zgromadzenia, którego idea, którego wizja, którego kształt rodził się w tym czasie, kiedy obie panie, Józefa Karska i Marcelina Darowska, przebywały razem w Rzymie. I Marcelina oczywiście do tego zgromadzenia należy, ale jeszcze w tajemnicy. O tym wiedziała Józefa Karska, o tym wiedział Hieronim Kajsiewicz. Po śmierci matki Józefy, ojciec Hieronim Kajsiewicz, duchowy opiekun wspólnoty niepokalańskiej, na następczynię wyznacza właśnie Marcelinę. Nie chce przyjąć tego stanowiska Marcelina, która widziała siebie raczej jako ostatnią w zgromadzeniu, niż jako tą, która będzie to zgromadzenie prowadzić. Jednocześnie ma pełną świadomość, że nikt jak ona nie wie, jak to zgromadzenie ma się rozwijać. Bo tak jak powiedziałam, to wspólnie z Józefą Karską ta wizja w nich się rodziła. Ostatecznie zgadza się, przyjmuje to wezwanie, to powołanie i pod koniec listopada 1860 roku Marcelina wraz z córką i jej boną przenoszą się do Rzymu. W styczniu 1861 roku Marcelina ponawia śluby, tym razem już publicznie, śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, składając jednocześnie śluby wieczyste i obejmując obowiązki przełożonej generalnej nad małą wspólnotą sióstr. Od tego momentu mówimy o matce Marcelinie, o siostrze Marcelinie. Jest to bardzo trudny rok dla matki Marceliny. Z jednej strony sprawy związane ze zgromadzeniem. Karolina, która nie do końca się potrafi pogodzić z decyzjami mamy. I jeszcze rodzice. W tym samym roku, 1861, w grudniu umiera Jan Kotowicz,
a w kilka miesięcy później Maksymilia, mama. Matka Marcelina jest obecna przy śmierci rodziców. I tutaj też dokonała się w tym czasie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pan Jan Kotowicz nie zaakceptował decyzji Marceliny, nie zaakceptował decyzji córki. Nawet był taki moment, kiedy odwrócił się od Pana Boga, wyrzucał Bogu, że mu odebrał córkę. Oczywiście Marcelina to bardzo przeżywała, modliła się o pokój serca dla ojca, o ten powrót do dobrej relacji z Panem Bogiem. Na łożu śmierci Jan Kotowicz pojednał się z córką, pojednał się z Panem Bogiem, co było też bardzo ważne dla samej matki Marceliny, bo było to dla niej takim znakiem błogosławieństwa na to, co dalej ma robić. Ale było też to wyproszone, wymadlone przez nią. I znowuż widzimy jej relację, bardzo bliską relację z Bogiem, która od małego w niej się kształtowała. Po śmierci rodziców matka Marcelina wraca do Rzymu i będąc w Rzymie nie opuszcza jej myśl o rozpoczęciu działalności w Polsce, bo przecież to zgromadzenie miało odrodzić Polskę. Pod koniec 1863 roku siostry są na audiencji u papieża Piusa IX i papież kończąc audiencję błogosławi dziełu Niepokalańskiemu mówiąc: to zgromadzenie jest dla Polski. To błogosławieństwo papieża było dla matki Marceliny pieczęcią i sygnałem, znakiem, że czas pobytu w Rzymie dobiega końca. Że to jest ten moment, kiedy muszą się przenieść dla Polski, bo tam jest ich miejsce. Matka Marcelina ponownie wyjeżdża do kraju. Tym razem celem podróży jest znalezienie, jest Galicja i w Galicji znalezienie odpowiedniego miejsca, które będzie można przystosować na klasztor i na szkołę. Miała już wcześniej kilka miejsc upatrzonych matka Marcelina. Ostatecznie jej wybór padł na Jazłowiec. I w Jazłowcu powstaje pierwszy dom Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek na terenie Polski. Tam powstaje też pierwsza szkoła. Potem powstają kolejne fundacje. Jarosław, Nowy Sącz, Słonim, Niżniów, Szymanów. Matka Marcelina nie doczekała wolnej Polski. Można powiedzieć, że zmarła w przededniu uzyskania niepodległości. Odeszła w Jazłowcu 5 stycznia 1911 roku. Jej prochy, jej ciało spoczywa w Jazłowcu, natomiast dzieło, które zapoczątkowała, trwa do dzisiaj, czego wszyscy jesteśmy uczestnikami i świadkami. Od początku postulowano cnoty, które matka Marcelina przejawiała w swoim życiu, wykazując, pokazując, że były to cnoty szczególne. I wyniesienie na ołtarze również zaczęto postulować niedługo po jej śmierci. Jednak nie doszło do tego w tamtym czasie. Dopiero za pontyfikatu naszego papieża, Jana Pawła II, matka Marcelina została beatyfikowana, została wyniesiona do chwały ołtarzy. Miało to miejsce 6 października 1996 roku. Obchodzimy 20. rocznicę w tym roku tegoż wydarzenia. Odbyło się to w Rzymie. Zgromadziło wychowanki, siostry, wychowanki tych lat, w których beatyfikacja następowała, wychowanki wcześniejsze. Rzeczywiście plac świętego Piotra zrobił się biało-granatowy, biały od sióstr i biało-granatowy od dziewcząt, które na tą uroczystość przyjechały. Podczas uroczystości beatyfikacyjnych Ojciec Święty przypomniał ideał Królestwa Bożego realizowany przez matkę Marcelinę. Ja tutaj przywołam słowo Ojca Świętego, żeby nie przeinaczyć niczego, albo czegoś, żeby coś nie umknęło istotnego.
szerzyć Królestwo Boże w duszach ludzkich i wprowadzać je w świat. Oto program jej apostolskiej działalności, zrodzony w ciszy rozmodlonego serca. Chciała uczynić wszystko, aby prawda, miłość i dobro mogły zwyciężyć w życiu ludzi i przemieniać oblicze umiłowanego narodu. Dalej Ojciec Święty mówił: całe życie błogosławionej Marceliny było nieustannym trwaniem w Bogu poprzez modlitwę i wierne naśladowanie Jezusa Chrystusa, który do końca umiłował człowieka. Jest to swoisty testament, który nam Marcelina zostawiła. Zasadniczym celem Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, założonego w czasach niewoli, przypomnę rok 1860, było i jest nadal dążenie do moralnego odnowienia narodu poprzez wychowanie właśnie młodego pokolenia. I chyba dzisiaj to się staje jeszcze bardziej aktualne, kiedy jesteśmy atakowani z różnych stron i ten atak jest na tyle silny, że trzeba się przed nim bronić, nie można przejść koło niego obojętnie. To dążenie, to odnowienie narodu ma nastąpić właśnie przez młode pokolenie. Matka Marcelina mówiła: kobiet, dzisiaj rozciągamy to również na mężczyzn. Szkoły niepokalańskie są szkołami koedukacyjnymi. I to ma być młode pokolenie, które wyrośnie świadome swoich chrześcijańskich obowiązków wobec Kościoła, wobec rodziny, środowiska, społeczeństwa, w którym żyje. Drugim zadaniem, które pozostawiła matka Marcelina, szczególnie swoim siostrom, swoim córkom, siostrom niepokalanką, jest to szerzenie czci ku niepokalanej, co też się dzieje. Ideą matki Marceliny było kształtowanie młodych dziewcząt, nie tylko od strony umysłowej, ale przede wszystkim moralnej, a więc wykształcenie na prawdziwie chrześcijańską żonę, matkę, panią domu i patriotkę, obywatelkę kraju, w którym żyje. Tyle może, jeżeli chodzi o obraz matki Marceliny. Teraz chciałabym kilka słów powiedzieć o jej systemie wychowawczym, który we wszystkich niepokalańskich placówkach jest realizowany. System wychowawczy matki Marceliny, jak już wspominałam wcześniej, ze założenia był nakierowany na kobietę, na jej rozwój duchowy, osobowy i umysłowy. Ponieważ kobieta ma do spełnienia w społeczeństwie szczególną, bardzo określoną rolę. Wymiar tej roli jest ponadczasowy. Założenia systemu zostały ujęte w czterech sformułowanych i spisanych przez matkę w 1872 roku tak zwanych zasadach pedagogicznych. I doskonale Państwo te zasady znacie. Pierwsza: Bóg wszystkim przez wszystko do Boga. Druga: Bóg nas stworzył Polakami. Trzecia: wierność obowiązkom miejsca i stanu swego. I czwarta: nauczyć dzieci myśleć. Mówiąc o systemie wychowawczym matki Marceliny, nie sposób nie zadać sobie pytania, co też ona rozumiała pod hasłem wychowanie. Otóż według matki Marceliny wychowanie jest to działanie istoty rozumnej na drugą istotę podobną sobie, w celu, aby zdolności jej fizyczne, umysłowe i moralne rozwinąć i ukształtować tak, żeby później samodzielnie nad osiągnięciem przeznaczenia swego pracować i myśli Bożej w sobie odpowiedzieć mogła. Dalej matka Marcelina twierdziła, że wychowanie to rozwój ducha prowadzony mądrze, skierowany ku celom najwyższym. Czyli nie mamy być minimalistami, jako ci, którzy kształtują to młode pokolenie. Mamy być maksymalistami, bo ku wielkim rzeczom i my, i dzieci jesteśmy powołani. Matka Marcelina podkreślała tym samym ważność i naczelne miejsce dla pierwszej zasady wychowawczej. Bóg wszystkim, przez wszystko do Boga. Tej zasadzie, tej prawdzie podporządkowane są wszystkie pozostałe. Również tej zasadzie, tej prawdzie ma być podporządkowane nasze życie. Bez względu na to, w jakim stanie żyjemy, czy jesteśmy w małżeństwie, czy jesteśmy osobami konsekrowanymi,
To jest pierwsza i naczelna zasada. Celem pracy pedagogicznej ma być przede wszystkim gruntowne wychowanie młodego pokolenia, które będzie dobrze wypełniać swoje powołanie, jeżeli będzie do tego przygotowane. Matce Marcelinie przyświecała idea odrodzonej kobiety, przez kobietę rodziny, a przez rodzinę narodu i świata. Może kilka słów, dosłownie kilka słów o każdej z zasad. Bóg wszystkim przez wszystko do Boga. Najważniejsza, pierwsza, filar dla całego systemu. Waga jej wynika z tego, że w wychowaniu niepokalańskim podstawą odniesienia są wartości religijne. A więc odwoływanie się we wszystkim do Boga. Bo On, jak mawiała matka, celem, wszystko co mam przez Niego podane drogą do nieba. Myśmy chrześcijanami, czyli On nam tą drogę do nieba pokazuje, wskazuje, na nią zaprasza. Również każda cecha, którą posiadają dzieci, ich charakter, temperament, zdolności są darem i powinny podlegać mądremu kształtowaniu. Bóg nas stworzył Polakami. Zasada ta podkreśla naszą przynależność narodową, wskazując miejsce, jakie zostało nam dane przez Boga na ziemi. Matka Marcelina wielokrotnie powtarzała, że to, że jesteśmy Polakami, to nie jest przypadek. Taka była Boża wola. Również podkreślała i uczulała siostry, że jeżeli pod skrzydła sióstr trafią dziewczęta będące innej narodowości, a tak było na przestrzeni czasu, siostry nie mają prawa tej tożsamości narodowej w nich wygaszać. Ponieważ Bóg chciał, aby były one takiej narodowości. My jesteśmy Polakami. Bóg nas stworzył Polakami. Naczelnym zadaniem dla matki Marceliny było wpajanie wychowankom tożsamości narodowej i uczucia patriotyzmu. Patriotyzm natomiast rozumiała jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i humanistycznymi korzeniami narodu. Bo nasz naród na chrześcijaństwie wyrósł. To były początki naszej państwowości. Trzecia zasada. Wierność obowiązkom stanu i miejsca swego. Obowiązki to, jak mawiała matka Marcelina, poręcze na drodze życia. Kto się ich nie trzyma i poza te wychodzi, zejdzie niechybnie z dobrej drogi, do celu nie dojdzie. Niewierność obowiązkom jest niewiernością Bogu. Matka Marcelina bardzo mocno podkreślała tutaj znaczenie przykładu, jaki my dorośli dajemy dzieciom. A więc nasza wierność obowiązkom, tym, co jest naszym zadaniem w codzienności, będzie uczyło również dzieci tej wierności. Czwarta zasada. Nauczyć dzieci myśleć. Jest to zasada, nad którą w tym roku w szkole w szczególny sposób chcemy się pochylić. Dlatego o niej powiem troszeczkę więcej. Wydaje się ona być najtrudniejszą z tych wszystkich czterech, ponieważ człowiek, każdy z nas, bardzo często chce, aby inni myśleli podobnie jak my. Chce narzucić swoje myślenie innym. Matka Marcelina, pisząc o myśleniu, podkreślała, że tutaj chodzi zarówno o nauczenie dzieci myśleć, jak i nauczenie dzieci uczenia się. Należy, i tutaj słowa matki, nauczyć dzieci myśleć i zdawać sobie sprawę z tego, co czynią, myślą i mówią, aby nie bez gruntu i bez celu i nic w sprzeczności ze sobą nie było. Zadaniem i celem jest wychowanie osób rozumnych, zdolnych do wydawania przemyślanych sądów, gotowych do świadomego kształtowania swojej drogi życiowej, swojego środowiska, rodziny, otoczenia, w którym żyją. Owo myśleć w rozumieniu matki Marceliny odnosi się też do samej wiedzy. Uczniowie mają w szkołach poszerzać swoje horyzonty intelektualne, mają poznawać najnowsze osiągnięcia, teorie, które niesie ze sobą nauka. Mają się wszechstronnie rozwijać. Natomiast nauka nie powinna bazować na pamięciowym i takim bezrefleksyjnym przyswajaniu materiału, ale na zrozumieniu tego, czego się uczą. Na umiejętności takiego przyczynowo-skutkowego myślenia,
na umiejętności kojarzenia faktów. Trzeba zaszczepiać w dzieciach umiejętność uczenia się nie metodą mechaniczną, ale poprzez rozumienie, metodą rozumową. Matka Marcelina bardzo ostro przeciwstawiała się takiej paznokciowej metodzie, od do. Przeciwstawiała się też wyuczaniu materiału na pamięć, czy też prawie na pamięć. Dziecko ma zrozumieć to, czego się uczyć. Ma pewna refleksja za tym pójść. Ten materiał ma być mu wytłumaczony. Jeżeli nie rozumie, to ma o to pytać, czego nie rozumie. Mamy być dalecy, dzisiaj byśmy powiedzieli od tej formuły 3 razy Z. Zakuć, zdać, zapomnieć, tak? Przed tym matka Marcelina przestrzegała. Dla dzieci w każdym wieku, oczywiście im młodsze, tym jest to bardziej wyraziste, są odważniejsze. Dla dzieci naturalne jest zadawanie pytań dlaczego. To wynika z ciekawości świata, z nierozumienia wielu rzeczy, spraw, prawidłowości, które dookoła się dzieją. I tej ciekawości nie wolno w dzieciach gasić. Nie mogą jej w dzieciach gasić rodzice, nie mogą jej w dzieciach gasić nauczyciele. Na każde zadane pytanie dziecko powinno uzyskać odpowiedź. Oczywiście na poziomie, który jest w stanie przyswoić, na etapie rozwojowym, na którym jest. I może podsumowując, jeszcze słowa matki Marceliny. Rozpoczynając uczyć czegoś, trzeba nie tylko objąć okiem przedmiot, ale potrzeby dzieci w nim złożone duchowe i pomyśleć, co ja tym dzieciom przez ten przedmiot mogę dać. I przez cały rok z oka tego nie tracić. Trzeba nam nauczyć dzieci myśleć i nauczyć je, jak się mają uczyć. Jestem przekonana, że matka Marcelina zostawiła nam ogromną i przepiękną spuściznę i zaprosiła nas do tego, żebyśmy starali się ją poznawać i wprowadzać w życie. W ten proces wychowawczy, który podejmujemy wszyscy, podejmują Państwo na co dzień jako rodzice, my pomagamy w tym tutaj w szkole jako nauczyciele. Jest z czego czerpać. Zachęcam, żeby do tych pism matki Marceliny sięgnąć. W bibliotece jest tego sporo. Myślę, że spokojni rodzice będą mogli z naszych zasobów szkolnych skorzystać i na chwileczkę się zatrzymać, zamyśleć na tym, jak prowadzimy dzieci, jak prowadzę moje dziecko, co jest dobre w tym kształtowaniu, nad czym może warto popracować, co zmienić. No i pierwsza i podstawowa rzecz, oddawać cały ten proces wychowawczy w ręce Boga, bo siła, co widzimy na przykładzie matki Marceliny również, z Niego wypływa. On jest źródłem życia, źródłem miłości, prawdy, mądrości, tego wszystkiego, co nam, Jego narzędziom w tym procesie wychowawczym potrzeba. Dziękuję.